No i chłodnym okiem spojrzenie na Apexa ponownie. Mieliście mojego live'a dość emocjonalnie, podszedłem do urządzenia. Teraz na chłodno omówimy sobie prezentację samego producenta. Spojrzymy sobie na urządzenie, co jest niemarketingowo pokazane. Nie będziemy też podchodzić w sposób bełkotu jakiegoś technicznego, bo to mało osób interesuje, wiele osób po prostu się na tym nie zna. Opowiemy, co to jest za urządzenie, jak jest skonstruowane na podstawie tego, co widzimy. I będziemy się zastanawiać, jakie to ma przełożenie dla nas jako użytkowników. Hello, I'm Steve Novakovic, the CEO of Garrett Metal Detectors. I'm speaking to you today from the Market Scale Studios in downtown Dallas. No i widzicie samego prezesa, który się wypowiada na temat produktu, opowiada o opóźnieniach, które przyczyniły się, do których przyczynił się koronawirus i cała sytuacja. Miała być prezentacja wcześniej na rajdzie, nie udało się, w związku z tym postanowili zrobić to w internecie w ten sposób. To jest urządzenie z serii Ace, trzeba o tym pamiętać, że to jest następca, prekursor już nowych modeli. Najprostsze urządzenie do najprostszych zadań dla użytkowników, którzy po prostu zaczynają to hobby. 15 lat doświadczenia, milion sprzedanych sztuk od 2005 roku żółtej samej serii Ace 250 i 150. No i to urządzenie ma zastąpić te urządzenia w tej chwili. Taki jest zamysł i no to jest taki target. Tutaj jakby nie mamy żadnych złudzeń, z czym mamy do czynienia. When a competitor uses a yellow ace looking detector in their regrettably negative advertising, because we know that real detectorists know better. They know the ace line as a hallmark of quality and performance. Now, over 15 years after the launch of that first ACE, Garrett is not walking away from the ACE line. On the contrary, we are upgrading the ACE line for the next million users. And that upgrade starts today with the launch of the Garrett ACE Apex. No i tutaj zaczyna się rewolucja. Nowy następca Apex, nowe miejsce, czyli myślę, że stara seria, tak jak podejrzewałem, odchodzi do lamusa, nie będzie już dostępna albo przez jakiś krótki okres czasu. Wieloczęstotliwościowe urządzenie zaczyna swoje życie. Za chwilę człowiek, który się opiekował projektem, będzie się wypowiadał na temat jakby wszystkich tutaj rzeczy, które są w nim oferowane. Now I'm going to turn the broadcast over to Steve Moore, who's our director of marketing, and he is going to give you all of the details about this exciting new product, the Garrett Ace Apex. No i tej postaci przedstawiać nie trzeba. Steve Moore, głowa znana z telewizji, z wideo, gadająca głowa, poszukiwacz i tester Garretta, teraz dyrektor marketingu, jakby się wydawało, nie wiem od kiedy piastuje to stanowisko. Steve'a znam osobiście, czasami z nim rozmawiam. Bardzo sympatyczna, taka asertywna, spokojna postać. Opowiada o tym, że była duża fala hejtu, jeśli chodzi o urządzenia. Oni się zderzyli z tym, z zapowiedzią. Ludzie się naśmiewali z reklam, z spotów, że generalnie to wszystko nie do końca tak wygląda jak trzeba, ale to jest normalne, że trzeba robić swoje, że ten produkt został dopracowany, że to będzie platforma dla najnowszych urządzeń, że wszystkie inne urządzenia będą na tej podstawie opracowywane, ta technologia zostanie wprowadzona do wszystkich produktów, że to jest rewolucja i że to się wszystko zmieni. Także to jest jakby krok milowy w tej chwili dokonany przez Garretta. I Garrett zamierza po prostu wyprzedzić jakby inne firmy, pójść za ciosem, zaoferować coś zupełnie nowego, zupełnie przemyślanego, opracowanego w inny sposób. O tym było już wiadomo od pewnego czasu, że takie rzeczy gdzieś tam w tle się toczą. Gdzieś były zdjęcia takich wieloczęstotliwościowych prototypów Garretta wrzucone. Oczywiście na różnych forach rosyjskojęzycznych także. Nie do końca to miało wiele wspólnego z tym, co teraz zobaczymy za chwilę. No natomiast było gdzieś pod skórą wiadomo, że Garrett nad tym pracuje, że nie odpuści przez ostatnie lata i nad tym siedzi i że to jest jakaś przemyślana już całkowicie konstrukcja i koncepcja. No i teraz mamy szansę to za chwilę zobaczyć, jak to urządzenie będzie skonstruowane. Za chwilę nastąpi krótka prezentacja, w której będą wymienione wszystkie cechy tego urządzenia, wszystkie rzeczy, które ono będzie oferowało, wszystkie jego zalety. W sposób marketingowy w tej prezentacji zostanie to przedstawione, a my sobie to omówimy oglądając tą prezentację i postaram się dodać jakiś swój komentarz do tego. This is the new leader in affordable metal detector technology, the Garrett Ace Apex multi-frequency metal detector. Backed by the Made in America quality you expect from Garrett, and the industry's best customer service team,
No jedno, co trzeba przyznać, to design bardzo się uda, rewelacyjnie to wygląda. Jeśli to jest platforma do następnych urządzeń, to jest bardzo estetycznie, fajnie i przejrzyście wykonana. Oczywiście sztyca jest sztycą typu S, ale umówmy się, to jest model Ace, jak wskazuje sama nazwa i to jest podkreślane cały czas. W związku z tym no, będą proste rozwiązania budżetowe. The Apex control box is sleek and compact. No i mamy same zalety, czyli bezprzewodowa łączność modułu Z-Link, to się łączy ze słuchawkami i z tymi modułami, które Garrett produkuje obecnie. Podświetlenie, które można dobrze regulować, bateria wewnętrzna zabudowana już w tej chwili na 15 godzin pracy, no i duży wyświetlacz przejrzysty do pracy po prostu w terenie, tak żeby wszystko było jasne i wszystko było przejrzyste widać. The power of choice is yours with Apex Multiflex Multifrequency Technology. Fueled by a cutting-edge, broad-bandwidth digital platform, Multiflex simply means your Apex delivers true detecting flexibility. Select between four different single frequencies. No i teraz interesująca rzecz. Cztery częstotliwości do wyboru, 5, 10, 15 i 20 kHz. Mówią, że piątka to jest na relikty, na duże rzeczy, dziesiątka to jest taka popularna na monety do 15 i 20 jest na drobne rzeczy typu srebro i złoto. Oczywiście z tym złotem, drobne złoto musimy tutaj rozdzielić to i zrozumieć, że drobne złoto w tej sytuacji to jest tylko i wyłącznie pierścionek na przykład, czy obrączka, już o jakiejś gramaturze. Na pewno nie cienkie łańcuszki złote, to jest bardzo ważne, żebyście się tym na tym nie oszukali i nie bardzo cienka mikrobiżuteria typu kolczyki, cieniutkie ze złota jednogramowe i tak dalej. Takich rzeczy żadne urządzenie przy tej częstotliwości nie pokaże. Co ciekawe, jest bardzo fajna opcja szukania na plaży, czyli po prostu kompensacja soli morskiej. Te tryby są do wyboru. Można używać każdej częstotliwości z osobna dla lepszych efektów i większej głębokości, albo dla lepszej identyfikacji i stabilności pracy pracować multifrekwencji. No i totalna rewolucja, ale znana z modelu ATMAX, czyli rozdzielczość kalibracji do gruntu jest zwiększona. To jest po to, żeby zapewnić stabilną pracę, jeśli chodzi o podłoże. W trudniejszych warunkach przy większej mineralizacji to spowoduje, że urządzenie będzie się kalibrowało do gleby lepiej i będzie Wam stabilniej pracowało, nie będzie żadnych takich numerów, że będzie się rozjeżdżała ta kalibracja. Większa rozdzielczość ma to zapewnić. Iron Audio jest teraz regulowany, czyli możecie sobie ustawić Iron Audio używać ponownie, czyli dźwięk żelaza, natomiast możecie sobie regulować głośność, co jest już jak na Garretta dużą rewolucją. Co więcej, można regulować głośność na słuchawkach i głośność głośnika, co ja się śmieję, ale to w Garrecie przez wiele, wiele lat nie było możliwe. Dopiero w ATMAXie ludzie zaszantażowali po prostu producenta, żeby wstawił w ostatnim momencie przed premierą, przerobił panel przedni i przerobił po prostu regulację głośności. Macie tutaj pinpoint. Oczywiście dalej możecie odstroić urządzenie, tak jak w każdym urządzeniu tego typu. Macie dodatkowe kanały, które powodują, że po prostu urządzenie ma pracować stabilnie, być bardziej odporne na zewnętrzne zakłócenia EMI od innych detektorów, od innych urządzeń, nadajników i tak dalej. To jest rzecz logiczna. No, także chyba nie wymaga jakiegoś większego tłumaczenia. The Apex has intuitive and efficient controls, including dedicated buttons to quickly change common settings. A short menu list is easily accessible to change sensitivity. Zauważcie niesamowitą dbałość o szczegóły. To ułożenie tych przycisków nawiązuje do starego modelu. To jest świetna designerska robota. Czułość, głośność żelaza, częstotliwość pracy i kanały możemy przełączyć w ten sposób. Dla mnie to jest bardzo rewelacyjnie zrobione i nawiązuje do poprzedniego modelu. Jest pewien związek. To nie jest zupełnie oderwane od rzeczywistości urządzenie, które jest w ogóle niepodobne, tylko nie wiem, kolor ma obudowy zbliżony do poprzednika. No i swego rodzaju ciekawostka. Jak widzicie, ma separować idealnie obiekty, ma być bardzo szybki. Co pozwoli na świetniku uniknąć rozczarowań, które wcześniej były jednak z tymi urządzeniami pewnym problemem. Tutaj oddziela żelazo od koloru jak należy. No i tutaj rzecz, o której ja mówiłem poprzednio i tu byłem w błędzie, jednak audio jest poprawione, jest modulowane. VCO, czyli efekt, prawda, regulacji dźwięku i głośności, prawda, jeżeli coś jest głęboko, to ten sygnał jest cichy, jeśli jest płytko albo jest duże, ten sygnał jest głośniejszy. Garrett zaprezentował, można to odróżnić, czyli to jest bardzo duże udogodnienie i zwiększenie w przeciwieństwie do tych dzwonków, które były w starszych modelach.
No i kolejna rzecz, rozdzielczość dyskryminacji jest powiększona. Tutaj mamy większą możliwość, jeśli chodzi o ustawienia. No i mamy 5 tonów, które są właśnie w tej chwili pokazywane w audio, żeby rozróżnić lepiej przedmioty. Myślę, że to jest w bardzo dobrym kierunku pójście ze strony Garretta. Multiflex Frequency Technology offers you true treasure hunting flexibility, and the Garrett Ace Apex delivers solid performance. Garrett's new Ace Apex represents the pinnacle of affordable metal detection. The new Apex Search Coil is the best of both worlds. Garrett engineers took two of our most popular DD coil sizes and blended them into this 6-inch by 11-inch Viper coil. No i to jest rzecz, która do mnie przemawia. Sonda jest 6 na 11 cali, tylko typowa, taka przewężona, jak snajperki, ale ma 11, więc jest w miarę wydajna, a jest wąska, więc powinna dodatkowo pomóc w przypadku multifrekwencji, żeby lepiej separował obiekty. To jest bardzo fajne. Ja takie sondy uważam, że to jest dobre rozwiązanie, że pomyślano jeszcze na ten temat, żeby tę sondę dopracować, żeby ta sonda była w lepszy sposób zrobiona. Tutaj mamy bardzo wąski ślad, prawda, wysoko, czyli przemiatamy efektywnie, ale separujemy na boki dobrze obiekty. Także dla mnie super rozwiązanie, tutaj akurat popieram w całej rozciągłości. You get the advantage of covering more ground with the coil's 11-inch size, but the narrow 6-inch footprint allows you to sneak into tight areas and separate targets in trashy. To jeszcze producent przypomina o tym, że ta sonda jest bardziej poręczna i dzięki temu mieści się w trudno dostępne miejsca, świetnie się szuka z nią w wodzie, tak jest pokazane na reklamie tego urządzenia, ale dodatkowo także jest dobra na ścierniska, gdzieś jakieś trudne technicznie tereny, jest po prostu wąska, lepiej się i łatwiej nią manewruje. No zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Whether you're looking for that perfect, fully flexible detector to get started or to advance your detecting game, Garrett's Ace Apex is the clear choice. Multiflex multi-frequency technology, built-in Z-Link wireless operation, rechargeable battery source, lightweight and well-balanced, fast recovery speed, excellent detection depth, and so much more. Tu ciekawostka, oczywiście na szybko będzie występował w dwóch zestawach, ze słuchawkami bezprzewodowymi i bez, także tutaj żadne nowum, ale też ważna informacja, która wpłynie na cenę. To elevate your detecting to the next level with the Garrett Ace Apex. Okay, folks, so there you have it. The introductory video. No i ponownie Steve Moore. Steve opowie nam, jak ten wykrywacz się pozycjonuje, jeśli chodzi o inne produkty na rynku i w ogóle jak to wygląda. W tym czasie jeszcze będzie losowanie nagród wśród ludzi. Myślę, że to przewiniemy, bo nie jest naszym celem w tym momencie oglądanie, kto co wygrał. Oczywiście ta transmisja leci na wszystkich mediach społecznościowych możliwych i tak dalej równolegle, żeby uzyskać jak największy zasięg i jak najwięcej osób na ten temat poinformować. Przejdźmy jak do jakichś konkretów, mam nadzieję. I tu ciekawe, Steve Moore opowiada o zaletach tego urządzenia. To właśnie wieloczęstotliwościowość jest dużym atutem, bo możemy wybrać sobie niską częstotliwość na srebra, na przykład 5 kHz, ale jeśli szukamy złota, na przykład 20 kHz. Ja już tłumaczyłem, że to nie do końca jest dobra częstotliwość, jest troszkę za niska, ale to jest urządzenie tanie, bazowe, Model Ace. Także opowiada o tym, jaka jest przewaga w tej chwili tego urządzenia i rzeczywiście tutaj bez dwóch zdań. Mamy 4 częstotliwości do wyboru i one mogą pracować razem, tak jak powiedziałem. Pracujące razem dają nam stabilność w trudnym terenie, na zasolonych miejscach takich jak morze, woda morska, plaża mokra, gdzie inne urządzenia typu VLF z jedną częstotliwością sobie nie radzą albo sobie radzą po prostu tracąc osiągi, prawda, bo są stabilne, ale kosztem głębokości, kosztem osiągów. Tutaj mamy tą przewagę, że w tym urządzeniu ta stabilna praca jest zagwarantowana i to urządzenie będzie się zdecydowanie lepiej w takich warunkach po prostu sprawowało.
Tutaj Steve rozpływa się nad designem, że jest bardzo fajnie zrobiony wyświetlacz, dobrze podświetlony, że to jest wszystko bardzo lekkie w porównaniu do konkurencji w tej cenie, że duże są literki, to jest wbrew pozorom nie jest wcale śmieszne, bo jak się słabo widzi, to jednak to sporo daje. Także to takie jakby informacje, ale naprawdę wbrew pozorom bardzo ważne. Design jest fajny, jest to przejrzyście zrobione i super. You got Z-Link wireless technology built into it. So if I want to cut the cables to my headphones, I've got that option. And of course, Garrett's Z-Link is exclusive. Opowiada tutaj Steve jeszcze o tym, że jest moduł bezprzewodowy, można korzystać z przewodowych słuchawek, ale ta technologia Z-Link jest bardzo szybka. Jak w przypadku MineLab'a, to nie jest Bluetooth, nawet low latency, tylko to jest szybsze, czyli 20 milisekund opóźnienia, low latency ma 70, zwykłe Bluetoothy mają 100, czyli, prawda? Jest to bardzo dobre rozwiązanie, nie macie opóźnień. Sugeruję, że sonda jest świetnie zrobiona, że będzie dobrze separowała w śmieciach, o tym powiedziałem już wcześniej. No i że urządzenie jest bardzo szybkie i naprawdę chłopaki tutaj z KG, z Garetta, z drugim gościem kopali i sprawdzali to urządzenie i są pod dużym wrażeniem możliwości tego urządzenia. KG and I got out this past weekend and did some field testing, and first time for him, he was very impressed with a lot of things about that. A few other things about it. You have a universal version on this, which means in the six modes, it includes two different coins modes. You have an international coins mode, just called coins mode. No i pada tutaj ważna informacja, że jest sześć trybów pracy, także tak zwanych programów, jest tryb International Coin Mode, czyli na monety tutaj europejskie, no, wiadomo, że te monety się różnią. No Steve opisuje tutaj dokładnie. Oczywiście te rzeczy można znaleźć na stronie, za chwilę, myślę, że już są nawet opublikowane na pewno, także spokojnie można przegrzebać, jak ktoś będzie miał wątpliwości po tym filmie, to polecam stronę Garetta, mimo że jest język angielski, można sobie te pewne rzeczy przejrzeć i zrozumieć. So if you're traveling, you now have that flexibility. One global version hit the US coins, have discrimination patterns in the other coins mode that are better tailored toward what you're going to find in those other markets. So you got plenty of options there. In some of the early testing, again, it's so simple. That's one thing that struck me. It's so intuitive. I didn't have an owner's manual, anything to look at because I didn't need that. Simple buttons, they're tactile buttons, which means if it's in a downpour in the rain, you can feel it with your fingers, you can push them with a glove. No sprzęt jest wodoodporny, w znaczeniu takim, że jest deszczoodporna ta elektronika, można używać ich w rękawiczkach, duże są przyciski, to wszystko jest wygodnie zrobione. Steve sugeruje, że instrukcja nie jest potrzebna, że to jest urządzenie tak jak inne modele z innych brandów, bardzo intuicyjne i tak naprawdę nie potrzebujecie tutaj nic więcej, żeby zacząć przygodę z tym urządzeniem. Ikonki się zmieniają, tak jak powiedziałem, można zmienić sobie tryb na monety europejskie, pojawiają się inne ikonki, inaczej jest to obrazowane. Urządzenie się przystosowuje po prostu do troszkę innych warunków pracy i innych rodzajów waluty. Wiadomo, że monety między rynkiem amerykańskim i europejskim się różnią, o tym już wspominałem. It's very intuitive. The menu button allows you to scroll through sensitivity, frequency, channels and so many things. No i głośność żelaza, rzecz znana w innych urządzeniach od wielu lat. W modelu Ace nie było regulacji głośności, tak jak wspominałem, nawet w modelu Atenie było. Teraz możecie regulować żelazo i to słusznie Steve tutaj wspomniał. Zaczyna się śmietnik, dużo niskich tonów, to jest męczące, ten dźwięk was po prostu przytłacza. Jesteście w stanie to wyciszyć i nie słyszycie żelaza. To jest duży plus, uważam, że w pewnych sytuacjach to jest rzecz niezbędna. Tak jak powiedziałem, w wielu innych firmach od wielu lat to jest używane. Garrett do tego teraz doszedł, że można to, wcześniej się włączało, wyłączało Iron Audio, teraz po prostu w AT Pro. Teraz z modelu Ace można to regulować. Uważam, że świetnie i dobry pomysł. Dobrze się stało, że jednak słuchają trochę użytkowników mimo wszystko. Target, it's a great response. Now, that's me, I like that. But we've heard from customers you've wanted some kind of iron control volume on a detector. Apex has that. So we're listening, we're trying to put in some great features on that. No Steve jako dyrektor marketingu zachwala urządzenie, natomiast oddaję głos Bredowi Weaverowi, który jest głównym designerem i inżynierem, który tworzył to urządzenie, żeby bardziej technologicznie przekazać informacje na temat nowego Apexa. To zobaczymy, co kolega będzie miał do powiedzenia. Widzę, że prezentacja jest świetnie przygotowana w amerykańskim stylu. Czasami jest mało treści, ale w takich prezentacjach tak to jest po prostu, moi drodzy. Także zobaczmy, co będzie miał główny inżynier do powiedzenia.
It's also rainproof and comes with a very large LCD running nearly edge to edge, along with a very prominent oversized digital target ID. The entire machine itself is also very light, coming in right at 2.5 pounds. Oczywiście w typowo amerykańskim stylu brat wspomniał to, o czym mówił Steve. Zostało to utrwalone, żeby ludzie to zrozumieli. To jest najlepsze urządzenie, świetny wykrywacz, nie ma lepszego w tej chwili. To jest prezentacja, tak to ma być. Utrwalają pewne rzeczy, to jest marketing i to jest wszystko przemyślane działanie. Nie może być inaczej, to jest logiczne, nie można mieć żalu. Duży wyświetlacz podkreślił i tak dalej, ale powiedział bardzo fajną rzecz. Przede wszystkim to jest deszczoodporne urządzenie, prawda? Mała kompaktowa elektronika i waży kilogram i 13 gramów w przeliczeniu na nasze metryczne jednostki, czyli ponad kilogram. Bardzo dobry wynik, jeśli chodzi. Konkurencja robi 1,4, 1,2. Taka jest średnia w tym momencie. Deus jest oczywiście wyjątkiem, ale to jest bardzo dobra i fajna informacja. But not only is it well balanced and light, it is also specifically designed to create nearly zero rotational torque at the ends of your swings. There are many detectors on the market. I to bardzo istotna informacja. Oczywiście on opowiada o innych detektorach na rynku, nie wspomina, że ich AT Pro i AT Max to są odważniki, które powodują, że wasze nadgarstki się wyłamują. Tutaj sugeruje, że zostało to poprawione i w stosunku do konkurencji, podkreśla, nie do swoich starszych modeli, w stosunku do konkurencji te urządzenia nie powodują zmęczenia nadgarstka. Bardzo istotna rzecz moim zdaniem przy takiej niskiej masie. Chodzi o to, że ta masa jest też nisko położona, nisko jest środek ciężkości i nie powoduje tego ruchu na boki, bo może być lekkie urządzenie, a jednak wodoodporność pewna w przypadku droższych urządzeń wodoodpornych, bo ten jest deszczoodporny, pamiętajmy o tym, powoduje, że buja urządzeniem na boki i mimo, że ono jest w miarę lekkie, ale źle wyważone, taka praca nie jest przyjemna. Wielokrotnie o tym wspominałem w swoich filmach. That may be top heavy or they may be bottom heavy, which causes rotational pendulum action as you're swinging it, which leads to early fatigue. This detector is designed to provide none of that. We'll talk later about the technology that's contained within our new 11-inch Double D Viper coil, but it also is a lightweight design, coming in at 13.5 ounces and is fully waterproof. No i sonda waży około 382 gramów w przeliczeniu na metryczne jednostki. No i jest w pełni wodoodporna i jest bardzo fajna, bo jest wąska i dobrze separuje. To ponowny raz powtórzone wszystko, co trzeba. As I mentioned earlier, there's not much this Apex has in common with its Ace predecessors. This is most evident in our new multiflex technology. Multiflex is our new multi-frequency technology that gives you the flexibility to choose from either the best single frequency for your operation or to choose simultaneous multi-frequency. Some of our competitors offer affordable detectors that allow you to switch between single frequencies, but this often requires changing coils. Other competitive detectors only operate in simultaneous multi-frequency, with no other choice available. However, with the Apex Multiflex technology, you have the flexibility to choose whatever frequency is best for your current hunting conditions. No, oczywiście to jest trochę propagandy, że niektórzy producenci robią wieloczęstotliwościowe urządzenia, gdzie nie można zmieniać częstotliwości. To nie jest do końca prawdą, bo takich urządzeń jest niewiele. No to, że to super, że można wybrać też pojedynczą częstotliwość pracy. No to jest marketing w tej chwili. No nic konkretnego tutaj na temat tej technologii Multiflex nie pada. And if conditions change, you have the flexibility to change the frequency. You can choose from 4 different single frequencies of 5, 10, 15, and 20 kilohertz, or you can choose from 2 simultaneous multi-frequency options. One option designed for normal ground condition, and another multi-frequency option designed specifically for saltwater beaches. No i zauważcie, że są dwa tryby pracy wieloczęstotliwościowe. Jeden na te wszystkie częstotliwości na normalne warunki i drugi na właśnie zasolenie na plażę. Czyli można zmienić to w ten sposób. Pokazane jest to wyraźnie. When using one of the single frequency options, all of the detector's energy is focused at that one particular frequency, with low frequency settings optimizing the detection of large, high conductivity objects, and high frequency options optimizing the detection of small, low conductivity targets. No to pada sugestia, że można używać pojedynczych częstotliwości. Na niskiej możemy sobie szukać dużych przedmiotów, a na wysokiej drobnych przedmiotów, prawda? Czyli możemy sobie wykorzystać maksymalnie osiągi wykrywacza w danym terenie. To jest taka podpowiedź, która jest znana, jak ktoś pracuje na wieloczęstotliwościowym urządzeniu. No to jest nic nowego, no nic nie wnosi, to żadnych informacji na temat tej technologii. The middle frequency options optimize the detection of a general range of targets.
However, with the multi-frequency setting, the detector is simultaneously transmitting and detecting across the entire frequency range, thereby providing uniform detection for all target sizes and conductivities. No i tutaj pada taka sugestia, że w trybie wieloczęstotliwościowym można wykrywać wszystkie rodzaje rzeczy w pełnym zakresie, od małych do dużych przedmiotów. I to jest najbardziej uniwersalne w tym momencie rozwiązanie. I skanowana jest po prostu, obiekt jest skanowany przez wszystkie te częstotliwości. To powoduje, że nie jest tak, że jak używacie jednej częstotliwości, to pewne rzeczy są się gorzej, prawda, lokują w tej częstotliwości. Macie gorszą odpowiedź, prawda, jeżeli macie wysoką częstotliwość, a rzecz jest na przykład żelazna, no to jest gorzej sygnalizowana i odwrotnie. Drobna folia na przykład jest w wyższej częstotliwości lepiej sygnalizowana niż w niższej. Także to o to chodzi, on to sugeruje. Także to też dalej nic nowego na temat technologii. In addition, the multi-frequency salt mode further utilizes the broad range of simultaneous frequencies to help cancel the negative effects of salt water. The new multiflex platform also provides 8 independent frequency shifts or channels for each of the single frequency or multi-frequency options, thereby providing 48 different frequency settings. This gives you flexibility when operating next to other detectors, as is often the case at rallies or other detecting events. We've talked about the new multiflex technology that's contained here within the electronics. That same technology extends down to our new multiflex Viper coil. This all-new coil is designed as a low-impedance broadband system to accommodate the range of frequencies available with the APEX and the multiflex technology. Oczywiście tutaj pada też sugestia i tak jest słusznie, że sonda jest przystosowana do operacji wieloczęstotliwościowej. To jest specjalnie zrobiona sonda. Tam wspomina jeszcze po drodze, że można dobrze odstrajać urządzenie, ono jest zabezpieczone przed zakłóceniami, więc jeżeli pojedziecie na jakiś rajd albo będzie dużo innych wykrywaczy wokoło, to nie będziecie mieli problemu ze stabilną pracą. To też ma znaczenie. W terenie znajduje się dużo zakłóceń od telefonów, od nadajników, od przekaźników. Okej, to jest plus. Tak twierdzi, zobaczymy na ile ten marketing przełoży się na działania rzeczywiste i na rzeczywistą skuteczność tego sprzętu w terenie. Therefore, this one coil can accommodate all of those frequencies without the need to ever switch coils. As a result of the broadband multiflex technology, this new coil is not compatible with existing ACE detectors, nor are the existing ACE coils compatible with the new multiflex platform of the APEX. We've talked about the coil and we've talked about the new multiflex technology. Let's talk about all the other features that make this APEX such a powerful machine. For this demonstration, I have two targets. One is an iron nail and the other is a coin. A lot of experienced treasure hunters recognize the value in being able to hear all the targets that are in the ground, including the undesirable iron. However, they want to have the ability to reduce the volume of that iron sound so that it's not so annoying and they can reduce it to their preferred level. Now I'll demonstrate this iron volume adjustment. First is the coin, then the iron nail at full volume. Now is the coin again, with the nail at reduced iron volume. Oczywiście pokazał tutaj regulację głośności żelaza, to żadne nowum, natomiast dla mnie martwiącą rzeczą w Iron Audio jest to, że ten dźwięk jest taki trzeszczący i on jest cyfrowo przeciągnięty. I wydaje mi się, że w bardzo dużym zaśmieceniu ten dźwięk żelaza, jeśli będzie włączony, pytanie czy wyciszenie na to wpłynie, będzie przykrywał dobre sygnały, to urządzenie będzie wolniej separowało. Oczywiście to może być moja subiektywna opinia, mogę się mylić, ale ja pamiętam to z AT Pro i w AT Pro jak się włączy Iron Audio na dużym śmietniku, to jest efekt odwrotny do zamierzonego, czyli po prostu mimo, że słyszycie żelazo, możecie kapsel łatwo rozróżnić, to jak macie tych kapski masę i wśród nich monetę, to tej monety nie usłyszycie, będziecie słyszeli tylko ten dźwięk niski Iron Audio, który będzie, przez to, że jest długi, będzie przykrywał wartościowe sygnały. We've added a couple more features to the APEX, including an overall volume control, which not only affects the volume of the speaker, but it also directly affects the volume of your headphones. In addition, we've increased from a 3-tone target ID system to a 5-tone audible target ID system. Let me demonstrate that for you now. No, oczywiście zaleta 5-tonowy system audio, czyli macie 5 tonów, będzie to pokazywał. To jest cały czas wałkowane przez całą prezentację, ale to jest nowum. Trzeba ich też zrozumieć, że wcześniejsze modele tego po prostu nie miały. First is the low tone of an iron target. Next is the low-medium tone of foil. Here's the medium tone of a nickel. Here's the medium-high tone of a lead bullet.
and the high tone of a silver coin. Another audio enhancement we've made to the Apex is combining proportional audio and binary audio into a hybrid system. Binary audio, as is found on the Ace, is very clean and simple and makes it very popular. In contrast, proportional audio, which is found on our more expensive detectors, provides additional target ID information, audible target ID information, but many people find it difficult to understand. What we've done here is created a hybrid version where it is a combination of binary audio for most of the strong signals, but the faint signals have a proportionality aspect associated with them, which helps give you additional target ID information without being confusing. No i tutaj ciekawostka, którą popieprzyłem w swoim live'ie, ja stwierdziłem, że oni używają tego tradycyjnego audio. Nie, oni nie używają tego tradycyjnego audio, oni zrobili hybrydę z tych takich dzwonkowych dźwięków do drzwi, ding-dong, takich gongów i połączyli i dodali do tego modulację dźwiękową, która pozwala nam odróżnić, czy przedmiot jest głęboko, czy płytko, czy jest większy, czy mniejszy, czyli zrobili połączenie, wykorzystali te swoje dźwięki znane z poprzednich modeli, żeby nie rozłączyć jakby poszukiwaczy z poprzednimi sprzętami, którzy używali poprzedniego modelu Ace, to będą się czuli jak ryba w wodzie, będą te same dźwięki plus dodatkowa modulacja audio, czyli regulacja głośności. Bardzo sprytne podejście, uważam, że plus, tutaj im się należą przeprosiny, ja to źle zrozumiałem. The Apex also has a very fast target recovery speed, also known as reactivity. This allows you to separate targets that are in close proximity, which allows you to find more treasure amongst cluttered trash. The Apex also has high resolution ground balance with 175 points of ground balance adjustment. This is the same range and the same resolution as our most advanced AT Max, allowing you to ground balance anything from ferrous ground all the way to saltwater. We've also designed the Apex to be one global version, instead of an international version and a US version. No tutaj pan inżynier deklaruje, że jest duża prędkość speed, recovery speed, czyli bardzo dobrze separuje obiekty, że jest wysoka rozdzielczość kalibracji do gruntu, to też było przerabiane. No i twierdzi, że właśnie oni zrobili tak, że teraz nie ma wersji amerykańskiej i international, tylko jest jedna gotowa wersja, jedno urządzenie. To do this we provided six different discrimination modes, including two different coin modes. One coin mode specifically for US coins and another coin mode for the variety of coins found around the world, including things from small bronze and gold to hammered silver, all the way to large silver medallions. While in US coins mode, a legend showing US coin icons will automatically display on the LCD. No ponownie podkreślę, że jest sześć programów, że program amerykański ma amerykańskie ikonki monet, także trudno się pomylić, jak będziemy jakieś kopali rzeczy, które są typowo amerykańskie, można to przełączyć, że tu jest duża zaleta, że się dba o klientów. This new Apex is a game changer. It has the ease of operation and simplicity of an ACE detector, but it is full of new technology and features that are normally not found at this price point, all of which will help you become a more successful treasure hunter. All right, and you know, again, thanks for everybody that's chiming in. We're seeing tons of comments over there, lots of great responses. And yeah, the most obvious questions, we'll probably hit some questions later if we have time, but the biggies are, when is this thing coming out and how much does it cost? Obvious questions, great questions. So let's dive into that right now. The answer is on this Apex unit, Garrett expects right now we're going to be shipping units during July 2020. So that's about 2 months from today, roughly. So that's not very long to wait for this. Now the other big thing, what's the price going to be? How does it compare to what's out there? So the MSRP, the manufacturer's suggested retail price that we're setting on the Apex detector, is $499.95. No i teraz taka drobna sugestia. W lipcu zacznie się dystrybucja. Kiedy dotrze do nas, to jest zupełnie odrębna sprawa. Może być jakieś opóźnienie, to taka jaka jest sytuacja, to wiemy. Cena bez słuchawek bezprzewodowych $499 w granicach 2500 zł do 3 w Polsce, w zależności od kursu walut. No już tu Steve mocno puszcza lejce i zaczyna opowiadać, że to jest najlepsze urządzenie na rynku, bo jest najlżejsze, jest wieloczęstotliwościowe, cena jest świetna, nie ma baterii ciężkiej zintegrowanej, super rozdzielczość, jeśli chodzi o kalibrację do gruntu i tak dalej. Okej, takie jest jego zadanie, taką ma rolę, to tak jak człowiek w infolinii musi pewne rzeczy zrobić, trzeba się z tym pogodzić, czasami to jest męczące, ale przejdźmy do konkretów kolejnych dalej. What if you want to go fully wireless?
including the MS3 wireless headphones with Z-Link technology. For what we're going to do with that, it's just an $80 increase in the suggested retail price. So from $499 up to $579. Or here in America, I would suggest that you would probably see street prices as low as about $492. So just getting the MS3 headphones thrown in alone, that's a significant savings. But it's your choice. We've got two powerful options, with or without MS3 wireless headphones. You do have a 1/8 inch jack on the back of this. So if you want to get your favorite pair of detecting headphones and plug them in and have wires or earbuds or whatever you choose, you've got that option. If you want the robust, rich features of MS3 Z-Link headphones, we're going to give them to you for a steal if you buy the other package, the fully wireless package. So you've got the choices. Both of them come with a coil cover on this awesome Viper coil. I'd like to leave our viewers with an expression of our continued commitment to product development at Garrett. Many years ago, our founder, Charles Garrett, expressed and determined that he would build his company on two pillars. The first, designing and building the very best products, and the second, providing the very best customer service. And those two principles still guide us and energize us at Garrett as we move into an exciting future. As I said at the beginning of this broadcast, the introduction of the Ace Apex is about reestablishing the Ace line of detectors for the next million users at Garrett. But the Ace Apex can't do it alone. And over the next year, what you'll see is some additional product introductions where we take some of the exciting features of Apex and add them to other price points within the Ace line. No i zapowiedź kolejnych produktów z linii Ace, nowych wykrywaczy, może też niekoniecznie, może i akcesoriów, zobaczymy. Reklamują Z-Linka, żeby używać z innymi słuchawkami, bo macie moduł poza słuchawkami, możecie mieć moduł bezprzewodowy, który się łączy z przewodowymi słuchawkami, ale to jest znane ze strony Garretta, nie będę o tym mówił. Także już zaczynają się jakieś obietnice kontynuowania tej linii, a podejrzewam, że może nie w przyszłym roku, ale może później, miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie linia AT. I tu się zmienią częstotliwości. Mam nadzieję, że to będzie prawdziwa konkurencja dla Minelaba, Equinoxa i dla wielu innych urządzeń na rynku, że Garrett po prostu podniesie tą poprzeczkę dla innych producentów. Właściwie najważniejsza część tej całej wypowiedzi, Steve Moore, dyrektor marketingu, twarz Garretta, mówi o tym, że bardzo ciekawą rzecz, że inżynierowie Garretta słuchają użytkowników, jak ma wyglądać sonda, jak ma wyglądać elektronika, jak ma być wszystko pozmieniane, że oni są od tego, że zaczęli to robić, tym się zajmują, to jest ich cel, to jest wszystko dla ludzi. To jest bardzo cenna informacja, że Garrett zaczyna czuć oddech konkurencji na plecach. Ja nie mówię, nie będę wymieniał tutaj firm, bo dobrze wiemy, o co chodzi. Natomiast to nie chodzi o to, żeby firmy konkurowały ze sobą w jakiś bezsensowny sposób, tylko to się ma przekładać do nas użytkowników, ja o tym kiedyś wspominałem, na świetne produkty. I mam wrażenie, że tutaj tak się właśnie zaczyna dziać, że pojawiają się rzeczy, które byłyby w Garrecie nie do wyobrażenia za czasów Charlesa Garretta, który po prostu no jakby nie byli wtedy tym zainteresowani. A teraz te wszystkie funkcje, zobaczcie, jak szybko trafiły do urządzenia. To jest bardzo ciekawa platforma. Pytanie, jak będzie dobre, jak będzie rozwijana dalej, bo to już jest kwestia oprogramowania, podejrzewam, programistów. Myślę, że tutaj szkielet pewnie jest już zachowany, elektroniki taki, jaki powinien być, i tylko będzie rozwijane oprogramowanie, tym się to będzie różniło. Może się mylę, ok, nie jestem specjalistą, nie kryję tego nigdy. Natomiast bardzo fajna linia, bardzo fajnie się zapowiadająca. No i to jest motywacja dla konkurencji na rynku. Koniec spania, albo robimy coś, albo przegrywamy i zostajemy z niczym. Na tej pozycji był Garrett na początku tego wyścigu. Teraz Garrett przejmuje pałeczkę i stara się w tym maratonie biec jak najlepiej do celu. To jest dla nas użytkowników najlepsza sytuacja z możliwych. Mimo kryzysu, mimo pandemii, mimo takich sytuacji zewnętrznych następuje rywalizacja na rynku. Nie ma żartów. Albo ktoś przespał szansę i jest po nim, albo się zmotywuje i będzie dalej się ścigał, albo przegra z Kretesem. Super sprawa. Jeśli podobał Wam się ten film, piszcie pod tym filmem, co o tym sądzicie. Co sądzicie o nowym Apexie, powiem po polsku. I
Czy chcielibyście mieć taki wykrywacz? Co o tym, jak uważacie? To jest tani model Garretta, tani w cudzysłowie, bo na polskie warunki on nie jest tani. Natomiast no bardzo ciekawy bynajmniej, jednak mimo wszystko. Obejrzyjcie ten film dokładnie, przemyślcie to. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę i żeby subskrybować. Do usłyszenia. Thank you very much today.